Panie marszałku, państwo ministrowie, po tych wystąpieniach przedstawicieli koalicji, no, muszę zadać takie pytanie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, szanowni państwo? Bo rzeczywistość niestety skrzeczy i państwo, mam nadzieję, że przynajmniej w kuluarach się do tego przyznajecie, bo z mównicy sejmowej nie za bardzo. Szanowni państwo, mam niewiele czasu, bo zaledwie 7 minut, w związku z tym nie jestem w stanie ustosunkować się do wszystkich kwestii, które chciałem poruszyć, dlatego też skoncentruję się tylko na trzech wybranych, dwóch ogólniejszych i jednej bardziej szczegółowej. Pierwsza, ta bardzo ważna, wokół której trwają tutaj spory, to jest sprawa wielkości naszego długu i kosztów jego obsługi. Padały tutaj różne sumy, różne statystyki. No nie ulega wątpliwości, że one wynikają z tego, że rząd prowadzi podwójną buchalterię, a momentami nawet śmiem twierdzić potrójną księgowość związaną z długiem publicznym. Parę liczb. Proszę państwa, według metody ESA 95, a ta powinna nas obowiązywać niezależnie od tego, czy jesteśmy w kraju, czy za granicą, to dług publiczny naszego kraju wyniósł, i ta suma jeszcze tutaj nie padła, a teraz padnie, w grudniu 2011 roku wyniósł 860 miliardów złotych, czyli 56,3% PKB. I to jest część prawdy o wielkości polskiego długu. My obracamy się tutaj w informacjach prawdziwych tylko dlatego, że mówimy o tak zwanej metodzie krajowej. Proszę państwa, ale to też to, co posłaliśmy do Brukseli, no ma dosyć luźny związek z rzeczywistością. Proszę państwa, bo trzeba popatrzeć na to, co jest zamiecione pod dywan. Była tu już o tym mowa, niektórzy moi przedmówcy te kwoty poruszali. No, wzięcie z funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych przez te parę lat prawie 10 miliardów złotych. Przecież to są pieniądze znaczone. Pieniądze znaczone, które na ściśle łamana w ten sposób, wiecie państwo, że jest skarga w Trybunale Konstytucyjnym w tej sprawie, pracodawców. I zapewne to są środki publiczne, ale w oczywisty sposób są przeznaczone na inny cel niż są pobierane. A więc, proszę państwa, 10 miliardów złotych zamiecionych pod dywan. Zobowiązania w ochronie zdrowia, no jasne, wypchnięte do samorządów, nie nasz problem, ale przecież to są zobowiązania, które będziemy wcześniej czy później musieli wszyscy zapłacić. Proszę państwa, w FUS-ie, no totalny rozgardiasz. Jest oczywiście dotacja budżetowa i to się liczy i do deficytu, i do długu, ale są również kredyty budżetowe, no i kredyty w bankach komercyjnych i tamte już się w oczywisty sposób do deficytu i do długu nie liczą. Jak pamiętam ze sprawozdania, ponad 20 miliardów tego rodzaju zobowiązań. No i wreszcie słynny Fundusz Rezerwy Demograficznej. No proszę państwa, tak jak pamiętam jeszcze rok 98, utworzony po to, żeby zaczął funkcjonować, wydawać pieniądze najwcześniej w roku 2020, przypominam. Ta koalicja zaczęła już go wydawać w roku 2010 i wydała 12 miliardów złotych. Szanowni państwo, tylko te cztery grube pozycje to jest ponad 40 miliardów, czyli 3% PKB zamiecione pod dywan. O czym my rozmawiamy? Tego nie ma w długu sektora. Tego nie ma w długu sektora. Proszę nie prowadzić polemiki z ław poselskich. Więc proszę państwa, jeżeli byśmy to wszystko pokazali, to byśmy dopiero zobaczyli, jakby zareagowały rynki. I to no właśnie pokazujemy. Właśnie o tym publicznie mówię. Szanowni państwo, jest jeszcze jedna ważna rzecz związana z długiem, to znaczy jego struktura. Otóż ta struktura zmienia się zdecydowanie na niekorzyść, ponieważ rośnie dług wyrażony w walutach zagranicznych. On stanowi już 1/3 całości długu. To stąd z różnic kursowych przybyło nam długu na 29 miliardów złotych. I proszę państwa, możemy sobie powiedzieć tak, zlikwidujmy deficyt, tak? Tnijmy wydatki, nie patrzmy, co się dzieje w sferze społecznej, zlikwidujmy deficyt budżetowy.
Ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z dewaluacją złotego, to ta 1/3 wyrażona w walutach zagranicznych daje nam przyrost długu rzędu właśnie 30 miliardów złotych rocznie. A więc nawet jeżeli zrównoważymy dochody i wydatki, to dewaluacja złotego będzie powiększała nam dług publiczny. I to jest bardzo poważny problem, niestety niezauważony ani przez Najwyższą Izbę Kontroli, ani przez pana ministra finansów, który czuje się bardzo dobrze. Proszę państwa, mógłbym jeszcze o tym długu dłużej, ale nie będę już kopał leżącego. Szanowni państwo, parę zdań na temat sprawozdania z działalności NBP. Ja rozumiem, że pan prezes Belka mówił o sprawozdaniu z roku 2011, ale panie prezesie, no szkoda, że tu z trybuny sejmowej występuje pan z tej trybuny raz do roku. Nie ustosunkował się pan do tej kwestii, która przecież ciągle jest gorąca, mianowicie kredytu dla Funduszu Walutowego. Ja rozumiem, że będziemy być może o tym rozmawiać dopiero za rok, ale wtedy już będzie dawno po sprawie. Był pan na Komisji Finansów Publicznych i mówił pan nam trochę na ten temat, no ale jeszcze w styczniu, w lutym to ten kredyt dla Funduszu Walutowego nie wyglądał tak absurdalnie, jak wygląda teraz. To, co się dzieje w strefie euro, to, co robią Niemcy, których Trybunał Konstytucyjny blokuje uruchomienie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji, mimo tego, że Niemcy mają wiodącą rolę i umacniają swoją pozycję, to pokazuje, w jak bezsensownej operacji uczestniczymy. A uczestniczymy kwotą, która jest równa w wymiarze złotowym deficytowi za rok 2011. I pan prezes, przychodząc tutaj, nie powiedział nawet pół zdania o kwocie ponad 25 miliardów złotych, których o tak pożyczamy Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że za chwilę okaże się, że ten fundusz jest bankrutem. Tak daleko nie idę. Ale szanowni państwo, ten fundusz używa także pieniędzy. Wygląda to coraz bardziej absurdalnie. Popatrzcie sobie państwo na to, co się dzieje w Grecji. Popatrzcie na to, co się dzieje w Hiszpanii, a teraz już we Włoszech. Uczestniczymy we włożeniu gigantycznej kwoty pieniędzy do studni, z której nie będzie najprawdopodobniej powrotu. I na tej sali nie ma na ten temat nawet pół słowa. Ja rozumiem, pana prezesa przedstawiał sprawozdanie za rok 2011. No ale taka rzecz niepowiedziana raz do roku w sali sejmowej do wszystkich posłów, to uważam, że to jest fatalne podejście. I proszę państwa, jedna rzecz szczegółowa. Mianowicie wykonanie budżetu, o której wspomniał na szczęście pan przewodniczący Rosati, mianowicie wykonanie budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Otóż, no proszę państwa, to jest dopiero kuriozum. Tu mówiłem o wielkich miliardach, tu mówimy o małych, o mniejszych sumach, o milionach. Ale proszę państwa, jeżeli dochody w tej części wynoszą 27 milionów złotych, a rozkłada się kolejne dochody w kwocie 32 milionów złotych na 10 lat i Krajowa Rada mówi o tym, że to jest korzystne dla budżetu państwa, to jak można inaczej zareagować jak negatywną opinią o wykonaniu tego budżetu? I taką opinię przedstawiliśmy. Niestety większość koalicyjna chce wziąć to na swoje barki i udawać, że nic się nie dzieje. Doszła jeszcze jedna informacja. 3 sierpnia wygasa podstawa prawna, na podstawie której nakładano opłaty koncesyjne. Proszę państwa, ci wszyscy, którzy mają rozłożone na raty, pójdą do sądu i powiedzą, nie ma podstawy prawnej, na podstawie której to ułożono. 63 miliony złotych, chciałbym być złym prorokiem, zostanie koncesjonariuszom darowane. Tak to wygląda. I proszę państwa, choćby z tego powodu stawiamy wniosek o nieudzielenie absolutorium z wykonania budżetu dla rządu Donalda Tuska. Dziękuję bardzo.